Cześć, tu Magda, dzisiaj ze mną Hania i Amelka. Cześć! I mamy zestawy najróżniejsze, notatniki, pamiętniki, zestawy kreatywne marki Smiki od Smyka. Masa tego jest. Od czego zaczniemy? Od tego. No dobra, ja ten zestaw gigantyczny, księżniczkowy na chwilę odstawię i tutaj pomożemy Hani się do tego dobrać. Pani Hani, Pani pozwoli? O, dobrze, Pani. A ja tutaj, słuchajcie, w jednym czasie otworzę Amelce tajemniczo ukryty pamiętnik, który jest szczelnie zamknięty. A dlaczego, Amelko? Dlatego, bo to jest taki notesik, w którym Hania mnie będzie zaglądać. Ale dlaczego szczelnie zamknięty? Dobrze, dlaczego szczelnie zamknięty? Szczelnie, ale nie rozumiem tego. Bo pachnie. Aha, dobra. No, ale to jest, słuchaj, tylko opakowania. Ty opowiadaj, co tam jest. No, jak pachnie, jest graczyczym. Jakie? A ty nie graczna. Proszę. Mogę Pani pomóc? Anusia, pokazuj, co masz w tej części. Ja mamy długopis. Na końcu. Puczkiem? No. Chcę to sprawdzić, czy to nie jest dziura. Nie, chyba nie. No. Nie, to nie jest dziura. Po prostu taki dla dekoracji. Mhm. I mamy tu taki pamiętnik. I w środku są puste kartki, może to zastępować jakieś, zdaje się, to się nie będziemy mieli w szkole, to taki, coś wątpię. Ale to jest, słuchajcie, mamy tu jeszcze naklejki, najróżniejsze, pokaż Hanusiu tam do kamery, pokaż mi ten zeszyt na chwileczkę. To jest po prostu scratchbook, make it glow, czyli uczyń to takim świecącym w ciemnościach, bo masz tutaj, kochanie, kleje świecące w ciemnościach, takie różne, masz gwiazdeczki, które też świecą w ciemnościach i możesz sobie zrobić bransoletki i tutaj jest takie kosteczki samoprzylepne, no i możesz sobie ozdobić ten notesik w dowolny sposób, tak aby świecił. To po prostu mieć różne zapiski, na przykład przykleić tutaj sobie jakąś gwiazdkę, napisać jakąś taką ważną, ciekawą myśl, no, tak? A do tego okleić. W ciemnościach świeci, tak? Będzie tak fluorescencyjne takie. Zaraz się ten... pozamykają w jakimś ciemnym... Tak, pozamykają się zaraz w ciemnym pomieszczeniu. No dobra, to tak to wygląda. Hania tutaj sobie ozdobi, może jakąś jedną stronę nam pokaże. A Melka pokaże tutaj piękny notesik, który już otworzyła. I teraz kombinuje coś z kłódką. Co Pani kombinuje z kłódką? A, zamykany jest, tak? Tutaj jest jaki klucz, jaki porządny kluczyk. I nie, to jest dobrze, to jest wszystko dobrze, tak powinno być. I tutaj śliczne, kolorowe. Kolorowe, gdzie to pachnie? No. A to pachnie. No, ej, Amelka, słuchajcie, nie wyrywaj mi. To pachnie jabłkowo. No i cóż, taki pamiętnik z gigantyczną kłódą, którą Amelka założy, będzie chronił na pewno tajemnice wszystkie zawarte w nim całkowicie. Tak, Amelka? No, i wzięłaś mi kluczyki. O, przepraszam bardzo. No i dobrze, bo kluczyki musisz mieć przy sobie, a nie przy kłódce. Tak to każdy otworzy, a tak to jest niespodzianka. A ja mam, słuchajcie, taki tutaj zestaw, w którym jest długopis, koronkowe naklejki, bardzo ciekawe, takie ażurowe, gumkę do ścierania, pamiętnik i notatnik malutki taki. I też wszystko pachnie jabłkowo. Już Wam otwieram i pokazuję, jak to wygląda. Amelka, pokaż tutaj, co my tu mamy za zestaw. Proszę. Ja Ci to wszystko wyjmę. Tam pokaż do kamery, tylko weź odklej może.
Silikonowa taka śmieszna główka. Liska. Uuu, gąbka. Pokaż to wszystko do kamery, te rzeczy, które wyjęłam. Gąbka. No, czekaj, ja te... A, bardzo... Artist. Eraser. Kto jest artystą tutaj w tym towarzystwie? Ja. Okej. Dobrze, no i co mamy tutaj? Notatnik z takimi wypukłymi, przyklejonymi zwierzakami, liskiem i wiewióreczką. Pachnie wszystko ślicznie. No i wygodny kołonotatnik. Tu kartki zmienia się bardzo, bardzo elegancko. I ażurowe naklejki, totalnie ciekawe. Amelciu, nie? Co powiesz na temat ażurowych naklejek? Wyjmę je z folii, słuchajcie, bo wyglądają ciekawie. Jeszcze takich cudów nie widziałam. O. To jest kilka naklejek, można sobie wyciąć na przykład jedną osobę albo przykleić tak w całości i ciekawie ozdobić swoje dzieło. O, a Hania rozrabia, po prostu robi jakieś kosmiczne rzeczy. Klei tu całą kartkę. Jak to wyschnie, to pewnie będzie fluorescencyjny. Najważniejsza rzecz, ja to czekam na to, aż się zakręciłam. Kuferek księżniczki, 1000 akcesoriów. Musicie mi miejsce zrobić, baby. Proszę mi tu miejsce zrobić, bo ja mam tutaj... Nie no, słuchajcie, to jest na całą zimę, moim zdaniem starczy. Wysypuję kuferek księżniczki. O, zaraz mi pozazdroszczą dziewczyny. Każda z nas wybrała co innego, ale ja mam najfajniejsze. Wow, ale... O, po pierwsze mam jakieś takie akcesoria do zrobienia kartki pocztowej, chyba w stylu Mary Poppins. Co wy na to? Mary Poppins? Troszkę? Elegancko, z parasoleczką. O, nożyczki są nawet. Pompony takie dmuchane. Piankowe naklejki, cyferki. Zamknęłam! Piankowe... Bo źle to robiłam. Piankowe naklejki, literki. Farby, cały komplet farb z naklejkami i z całym tutaj różowym bloczkiem. Taka ładna sarenka z króliczkiem. Pani mi miesza tutaj filmy. Pani Amelko, proszę poczekać chwileczkę. I masa cykinków ślicznych, bo tu są jakieś gołębie i gwiazdki i serduszka. Czy to jest tusz? Różne rzeczy. Tak, Amelka, pokaż do kamery, to jest tusz. A tu możemy sobie zrobić jakieś lustereczko, w którym się można przeglądać, widzicie? Tak, tusze, czyli będą coś do stemplowania. To jest, a tu co? Stemple. Otwórz, Amelka, co to jest? Są stemple. A tu są, o, jakie, ale jakie czaderskie stemple. Słuchajcie, napis cały można wystemplować, ja to otworzę. Dobra, zaraz się dowiemy całą prawdę. Jest smile, bo pamiętajcie, że to jest jakby do góry nogami, tak? O, lustrzane odbicie, jest laugh. Jest, ojej, co tu jest napisane? Jest wish, a tu imagine, czyli wyobraźnia. Uwaga, patrzcie. I można takie to... Takie niepozorne coś. Tak, Amelka czarny. Tak się nie patrzy. No dobra. Nie podglądać. Najważniejsza rzecz. A, to są kredki. A ułożysz? Kredki świecowe, piękne pudełko. Najważniejsze akcesorium księżniczki. Ja się domyślałam. I tutaj też mam różne takie elementy, które mogę ciekawie tutaj rozwiązać. A to jest, o, pleje brokatowe, podstawa, słuchajcie, dla każdej księżniczki. Ja ci się pośmieję z matki. Amelka, to co jest? Druciki, mogę, nie? Tak, to jest drucik, jest, o, trochę chyba rozmiar jest jednak dziecięcy, nie dla dorosłego. A tu, słuchajcie, są druciki, z których można robić... Co? Można robić kwiatki, można robić różne jakieś cuda. One się tak łatwo wyginają. Amelka, żebym ja ci zaraz nie zrobiła tu korony. O, a to kwiatek specjalny. Amelko. Muszę popatrzeć, jaki masz rozmiar. Tak. Ja ci dam sam. O, to kwiatek specjalny. Amelko. Tak. Kwiatek specjalny. Ja ci zaraz nie zrobię. Kwiatek specjalnie dla was. I można rozginać, wyginać i wielokrotnie tutaj układać. A Hania maluje tutaj, kombinuje tym klejem. Okej, okay, Amelka tutaj już się przykryje. Już widzisz, że fajny zestaw? Widzisz? A nie chciałaś. No. Nie.
To słuchajcie, pozdrawiamy Was serdecznie. No i życzymy Wam jakichś ciekawych, różnych, tajemniczych zapisków w kalendarzu i tego, żebyście dużo rzeczy robili ręcznie, różnych takich prac pięknych, plastycznych i myślę, że wyjdą Wam naprawdę cuda, bo zestaw naprawdę jest inspirujący, no i można świetne rzeczy zrobić i z matki się nie nabijać tutaj, no. Pozdrawiamy Was serdecznie, cześć! Mama, sekunda!